Dzień dobry. Z tej strony studentka dramaterapii Londyn. Ja nazywam się Monika Burzykowska i dzisiaj chcę porozmawiać z Wami o takim chyba niewygodnym doświadczeniu. Mianowicie o doświadczeniu, że gdzieś żeśmy utknęli w jakiś sposób. Że z jakiegoś powodu nie możemy iść dalej do przodu albo do tyłu. Że na swój sposób stoimy w miejscu. I chcę porozmawiać z Wami na ten temat w kontekście naszego życia i tego, co dzieje się teraz, a zacznę od takiej krótkiej rozmowy, od przytoczenia krótkiej rozmowy na temat mojej grupy, którą prowadzę, grupy terapeutycznej, którą prowadzę, rozmowa, która miała miejsce dzisiaj z moją superwajzorką. Część tej rozmowy przytoczyłam na live'ie na Facebooku dzisiaj, więc mamy 16 listopada. Jeżeli macie ochotę, to możecie sięgnąć na stronę facebookową, to tam zobaczycie inne myśli. Natomiast teraz konkretnie chcę właśnie poświęcić kilka minut dosłownie na temat właśnie tego uczucia, że jakoś tak bezradnie nie można nic zrobić, nie można niczego zmienić. I tak dalej. Więc ja chciałam przytoczyć najpierw, chcę przytoczyć najpierw tę rozmowę właśnie z moją superwajzorką dziś, która miała miejsce, dlatego że to jest dosyć znamienne, bo to była pierwsza taka rozmowa z moją superwajzorką, w trakcie której ja przywołałam w ogóle moją rodzinę i moje takie osobiste doświadczenia. I przywołując te tematy, chodziło mi o to, taki był cel, żeby wykazać pewne punkty wspólne, które ja zauważam z moją praktyką zawodową. I ponieważ takie rzeczy faktycznie zauważam, no to wydało się to być dosyć istotnym, żeby również wspomnieć o swoim własnym życiu. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jako terapeuci odczytujemy bardzo dużo sygnałów naszych klientów właśnie na podstawie naszego doświadczenia własnego, prawda? Czyli zauważamy to, co jest nam już znane w jakiś sposób, to, co w jakiś sposób jest podobne. Zauważamy takie rzeczy, które układają się w obrazy, czyli mają jakiś wspólny mianownik, jakieś wzorce, które naprawdę bardzo można zauważyć, bardzo widocznie można je zauważyć. Więc dziś opowiedziałam właśnie kilka takich wątków krótkich z mojego życia, a później przeszłyśmy do tematu mojej terapii i terapii, którą ja prowadzę w ramach moich praktyk. I okazało się, że również w terapii dzieje się coś takiego właśnie w tej grupie terapeutycznej, którą prowadzę i w tym miejscu, w którym w ogóle mam praktyki, które zawsze słyszycie, że bardzo lubię i chcę faktycznie tam pracować, a okazuje się, że na razie są takie rzeczy, które poniekąd są takimi małymi belkami, przez które trzeba przeskakiwać, bo no bo są to utrudnienia, bo są to utrudnienia w drodze do rozwoju, w drodze do wejścia w proces, do głębszego wejścia w proces. I ja sobie teraz tak myślę, podejmowałyśmy tematy takie typu, że ktoś nie uczestniczy w sesjach regularnie, że jedna osoba była tylko przez pół sesji, a później musiała odejść. Była osoba, która odbyła tę sesję jadąc autobusem, bo właśnie był piękny dzień i ten człowiek chciał sobie zrobić wycieczkę. Więc chciał połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli bycie właśnie na wyższym pokładzie autobusu, żeby oglądać okolice, a z drugiej strony, żeby być cały czas jeszcze w tej naszej grupie. Czyli jest jakieś widoczne taka chęć bycia w grupie, bycia w tym procesie, ale z drugiej strony jest to taka chęć niejako nie stuprocentowa.
Czyli taka chęć, która ma zawsze jakiś wentyl bezpieczeństwa. Na wypadek, gdyby coś się miało wydarzyć, to żebym ja nie weszła za daleko w proces, żebym ja za głęboko w proces nie wszedł. I to spowodowało, to powoduje poniekąd, że faktycznie moja praca jako terapeuty jest o tyle utrudniona, że jeśli ja na przykład proponuję jakiś temat, który być może się wydłuży, będziemy do niego wracać przez kilka kolejnych sesji, bo okaże się być na tyle głębokim miejscem eksploracji dla każdego, że naprawdę możemy spokojnie wejść w ten temat w ciągu kilku tygodni, to taki brak stałego uczestnictwa w procesie całej grupy jest bardzo utrudniający, bo utrudnia również innym uczestnikom wejście w proces. Kwestia zaufania do członków grupy, kwestia zaufania do samego siebie w byciu w procesie, kwestia pewnego poszanowania drugiej osoby, tak? Że wchodzimy w ten proces razem, no i mamy w nim razem być, mamy się wspierać, mamy obserwować same siebie wzajemnie, mamy dowiadywać się, jakie mogą być odczucia w związku na przykład z naszym zachowaniem. Mamy dowiadywać się, jakie są inne możliwości radzenia sobie z daną sytuacją. Praca w grupie jest naprawdę bogatym narzędziem, bogatym w bardzo różne możliwości odkrywania samego siebie i właśnie dostrzegania tych różnych nieznanych obszarów. I w związku z tym praca jakby z punktu widzenia terapeuty również jest trochę utrudniona. Jeżeli uczestnicy grupy mają właśnie taki dosyć luźny stosunek do bycia w tej grupie, to także sprawia, że zarówno terapeuta, jak i pozostali członkowie grupy, no, odczuwają pewną trudność. I teraz, ponieważ my prowadzimy te sesje przez internet, więc wiadomo, że dzieje się tak, że są okoliczności, na które nie mamy wpływu, i to już wystarczająco utrudnia cały proces, no ale wiadomo, że jeśli na coś nie mamy wpływu, no to po prostu nie mamy wpływu i tyle. I w związku z tym, co możemy zrobić z tą resztą, czyli z tym wszystkim, na co wpływ mamy, w jaki sposób poświęcimy swój czas. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że każdy z nas właśnie ma różne reakcje na bycie w grupie. Wiecie, bycie w grupie ja mam akurat w tej chwili na myśli również jako bycie w pracy, w swoim środowisku zawodowym, w swoim środowisku edukacyjnym, w swoim środowisku przyjaciół i znajomych. To są środowiska, które są grupą. I poprzez uczestniczenie w życiu tych grup, my mamy również pewien swój obraz samego siebie. Czy zauważyłyście, że jeśli macie kilka takich grup, załóżmy grupa nauczycieli, grupa znajomych z okresu wczesnej młodości, grupa zawodowa, czyli ludzi, którzy znają się przede wszystkim z pracy i niektórzy przenieśli jeszcze swoje relacje na obszar prywatny. Czy myślicie, że w każdej z tych grup jesteście tą samą osobą? Czy myślicie, że to nie ma żadnego znaczenia, czy wy jesteście w tej czy w tej grupie, to wy i tak zawsze jesteście tą samą osobą. No, raczej prawdopodobieństwo jest dosyć niskie, że będziecie zawsze tą samą osobą. Będziecie prawdopodobnie, jesteśmy prawdopodobnie zawsze w pewien sposób dostosowani i dopasowani do każdej grupy. I w pewnym sensie w tej grupie jesteśmy też, no właśnie, znowu jest ten brak elastyczności. Jeżeli w ramach jednej grupy coś nam zaczyna doskwierać, no to wtedy właśnie mamy to doświadczenie
że nie mogę nic zrobić, że utknęłam i nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak zmienić. A przecież takie sytuacje mają miejsce bardzo często. To samo grupą jest nasza rodzina. Też bardzo często relacje rodzinne stawiają nam bardzo wysokie wymagania i wówczas także mamy poczucie często, poczucie buntu albo poczucie tego, że utknęłam i się zupełnie nie mogę wydostać i nie mogę nic z tym zrobić, nie mogę niczego zmienić. Jak to jest? Więc w każdej grupie nasze zachowanie i nasze reakcje, nasze uczucia, nasze emocje jednak ulegają trochę zmianie i jednak to, w jaki sposób my postrzegamy grupę, w jaki sposób grupa postrzega nas, to wszystko naprawdę wpływa bezpośrednio na to, w jaki sposób my w tej grupie funkcjonujemy. A teraz jesteśmy w czasie, w którym nie można nam być w grupach, w którym nie jesteśmy w grupach, jesteśmy tylko w tych bardzo drobnych, małych jednostkach rodzinnych, bardzo podstawowych jednostkach rodzinnych, no bo mamy być bezpieczni, mamy nie roznosić wirusa, mamy trzymać się tych samych grup ludzi, z którymi się kontaktujemy, zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa. I teraz świadomość, że nie możemy być w tych grupach, w których z reguły jesteśmy, jest znowu kolejną świadomością, która może nam doskwierać, bo my nie możemy być w tych grupach, w których normalnie zawsze jesteśmy. Więc nagle zostaje nam odebrana pewna przestrzeń naszego życia, bardzo ważna przestrzeń naszego życia, albo została zmieniona, bo być może niektóre grupy nadal mogą funkcjonować, ale zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej. I wiecie, kiedy jest to doświadczenie, że najpierw jesteśmy wszyscy w świecie rzeczywistym i później przenosimy się do internetu, to jest to jednak co innego niż wtedy, kiedy od samego początku zaczynamy relacje przez internet i w tej relacji jesteśmy. To są zupełnie dwa inne światy. I znowu, kiedy jesteśmy w sytuacji, w której nie możemy być uczestnikami naszej grupy tak, jak to było do tej pory, to poniekąd odczuwamy ponownie, że coś nam uwiera, bo jest to niewygodne dla nas, bo jest to coś, czego nie możemy zmienić, bo jest to coś, z czym nie możemy sobie poradzić, w sensie ani nasz bunt niczego tutaj nie zmieni, ani nasza ucieczka niczego nie zmieni, dlatego że no po prostu nie można się spotykać w grupach. Prawda? Po prostu nie można się spotykać w grupach. I jesteśmy w tym stanie, no naprawdę, żeśmy utknęli. Utknęłam w swoim domu, w tej najmniejszej swojej rodzinnej grupie i nie mogę spotykać się z nikim innym. Utknęłam. I zatem motyw utknięcia, motyw tego, tej niemożności zmiany warunków życia w tej chwili jest bardzo, bardzo widoczny i odczuwalny dla nas wszystkich, jeśli chodzi o zewnętrzne warunki. I to sobie przypuszczam, wszyscy uświadamiamy. Ja natomiast po tym długim wstępie, ale chciałam ten długi wstęp po to, żeby nam naprawdę wszystkim uprzytomnić, że my mamy na co dzień doświadczenie tego poczucia, że utknęłam i że nic nie mogę z tym zrobić. Więc mając to doświadczenie, już wiedząc, gdzie ono rezonuje z nami, chcę zwrócić Twoją uwagę bardziej do siebie teraz, bardziej do tego, jak Ty w tej chwili żyjesz sama ze sobą.
I kiedy patrzysz tylko i wyłącznie na samą siebie, kiedy na przykład patrzysz na to, że utknęłaś, ponieważ nie możesz spotykać się ze swoimi osobami, ze swoją grupą, ze swoimi przyjaciółmi. I spróbuj to teraz odbić, jak gdyby, w swoją stronę i powiedzieć, że to nie chodzi o to, że utknęłaś, bo nie możesz się spotkać z nimi, tylko co to w tobie wywołuje? Utknęłam, nie mogę się z nimi spotkać i co ja w tym momencie czuję? I to, co to ze mną robi? Albo inaczej, utknęłam w grupie, na przykład zawodowo, w grupie, w której wcale nie lubię być i w normalnych warunkach jestem tam tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, a w tej chwili, ze względu na okoliczności, jest to jedyna grupa, w której ja mogę normalnie funkcjonować i znowu utknęłam w tej grupie, w której wcale być nie chcę. I znowu utknęłam, bo to jest ta grupa, to są ci ludzie, z którymi nie lubię przebywać. I teraz, gdybym odbiła to, zamiast szukać poniekąd winowajcy w tych ludziach, którzy są członkami grupy, odbiję to do siebie. Dlaczego utknęłam? Czego ja tutaj nie lubię? Z czym jest mi niekomfortowo? Może być jeszcze inna perspektywa. Utknęłam, bo wielokrotnie próbuję się dostać na ten sam kierunek studiów albo zrobić jakiś kurs. I z różnych powodów ciągle mi to nie wychodzi. I utknęłam. Wkurza mnie to, powoduje we mnie naprawdę straszne reakcje, wkurza mnie okrutnie, natomiast no utknęłam, nic nie mogę z tym zrobić. I mogę właśnie powiedzieć, no nie mogę się dostać na studia, bo co? Nie mogę zrobić do końca tego kursu, bo co? Jakie są przesłanki? I teraz odbijam to od samej siebie. Co tak naprawdę we mnie sprawia, że ja nie mogę się dostać na te studia, że ja nie mogę zrobić tego kursu? Co się dzieje we mnie takiego, że ja nie mogę? I teraz odpowiadając na te pytania, wcale nie proponuję ci, żebyś zaczęła podchodzić do nich intelektualnie, zaczęła zastanawiać się. Nie, proponuję ci bardziej rozpoczęcie jakby patrzenia na swoje własne ciało, na to, jak ty reagujesz, jak wygląda sprawa z twoim oddechem, czy się gdzieś rumienisz, czy jakaś część twojego ciała jest zimna, a jakaś gorąca, czy gdzieś słyszysz, czujesz jakieś napięcie. Jak to wygląda? I wtedy, kiedy zauważasz jakieś prawidłowości tego rodzaju, to idę dalej. Idę dalej po to, żeby zobaczyć jeszcze, co tam jest dalej głębiej. Może być jeszcze inna sytuacja. Jestem w związku, który nie daje mi szczęścia, który wręcz przeciwnie, unieszczęśliwia mnie. I wtedy najczęściej w takiej sytuacji mówimy bezpośrednio, że to ta druga osoba, ten mój partner, to właśnie robi to i tamto. Więc mogę powiedzieć, utknęłam w tym związku, jestem tu nieszczęśliwa, utknęłam, bo co? I teraz nie myślę o partnerze. Zostawiam jego życie jemu. Patrzę na siebie, odbijam to od siebie. Co ja w tym momencie czuję? Co ja widzę w swoim życiu? Jaką widzę prawidłowość? Dlaczego ja tutaj utknęłam? Dlaczego ja utknęłam w tej relacji, która nie daje mi szczęścia, a ja nadal jestem w tej relacji? I oczywiście, jeśli na przykład mamy dzieci, kredyt na mieszkania i tak dalej, są to pewne zewnętrzne konsekwencje naszego wspólnego życia. Ale to są zewnętrzne konsekwencje pewnego zachowania, które do tej pory cały czas uskuteczniałam w swoim życiu.
To, o co mnie chodzi, to żeby zejść jeszcze piętro niżej, jeszcze głębiej i zobaczyć, czemu pozwoliłam sobie na to, żeby tak dużo rzeczy wspólnie razem mieć, żeby teraz ta relacja była tak trudna do zmiany, do poprawy. Co takiego tutaj jest, że naprawdę, co takiego naprawdę głęboko sprawia, że ja utknęłam w tej relacji. I teraz, kiedy podałam Wam kilka przykładów, bo wydaje mi się, że dzięki przykładom dosyć łatwo jest nam znaleźć pewne podobieństwa w naszym życiu. Być może Twój przykład nie mieści się w kategoriach, które ja tutaj poruszyłam, ale może być bardzo bliski tym kategoriom. Może być bardzo bliski temu, co tutaj Ci zaprezentowałam, tym pomysłom, które Ci dałam. Natomiast jeżeli nie, to i tak swoją własną sytuację możesz zrobić dokładnie tak samo. Myśląc, dlaczego utknęłaś na jakimś etapie czy w jakiejś sferze swojego życia i mówisz najpierw, z jakiego powodu utknęłaś, bardzo często robimy tak, że odbijamy jak gdyby naszą, powiedzmy, odpowiedzialność czy naszą drogę życiową od innych ludzi. Wtedy mówimy, że to właśnie ze względu na to, że coś tam się stało albo że ktoś coś zrobił, to myśmy utknęły. Więc jak już powiem to, uświadomię sobie, że właśnie tak mówię, to potem zostawiam tamto, odbijam się od tamtego i wracam do siebie i w sobie szukam, dlaczego ja utknęłam. W sobie samej szukam, dlaczego ja utknęłam. To jest początek procesu, to nie jest jakieś niesamowicie dogłębne ćwiczenie. To, do czego zmierzam w tej chwili, to jest uświadomienie sobie moich własnych powodów, moich osobistych powodów, na które ja mam wpływ, powodów, które sprawiają, że ja utknęłam. Czyli nie patrzę na ten świat zewnętrzny w tej chwili, na wszystko to, co się dzieje dookoła mnie, na większość rzeczy, na które wpływu nie mam, tylko i tak muszę robić to, co mi każą, być może, tylko patrzę tylko i wyłącznie na samą siebie, na to, co jest ze mną związane, bo tutaj mam prawo zmiany, mam prawo dopracowania czegoś, zmiany, poprawy, rezygnacji, mam prawo modyfikacji, ogólnie mówiąc, swojego zachowania, swojego systemu zachowań. Jeżeli sobie uświadomię to, że na przykład dlatego utknęłam w tym związku, ponieważ tak naprawdę to ja jestem głęboko przekonana, że nigdy w życiu nie zasłużę na nic lepszego, to wiesz, to takie myślenie sprawi, że ja będę w tym związku, będę zawsze nieszczęśliwa i zawsze będę myślała właśnie w ten sam sposób. Więc jeśli ja sobie uświadomię, jakie są moje motywy tego, że utknęłam w sytuacji, w której jestem, to wtedy faktycznie warto je skonfrontować z takim, wiesz, z takim zupełnie powszechnym i naprawdę naturalnie funkcjonującym prawem natury, że jesteś tutaj i zasługujesz na to, żeby było dobrze. Jesteś tutaj i zasługujesz na to, żeby to, co Ciebie dotyka, to, co jest przedmiotem Twojego życia, żeby to było przeżyte dobrze. Ty masz do tego prawo. Ty masz do tego absolutne prawo, żeby właśnie tak się działo. Więc jeśli sobie skonfrontujesz właśnie te dwie rzeczy, to wtedy zaczyna się tutaj właśnie ta polaryzacja. Wtedy zaczynają się różne odczucia, emocje, które mogą się wykluczać wzajemnie, które mogą sprawić, że w tobie zaczyna rosnąć jakaś wojna wewnętrzna, z którą nie wiesz, jak masz sobie poradzić, ale właśnie to wszystko jest po to, w tym celu, żeby naprawdę rozpoznać w sobie te mechanizmy, które nami naprawdę kierują i krok po kroku rozpoznawać poszczególne mechanizmy po to, żeby coś zmienić w tym swoim życiu, żeby to życie było po prostu pełniejsze.
I na sam koniec chcę Ciebie zaprosić do tego, żebyś przez chwilę wzięła po prostu głęboki oddech i naprawdę poruszała całym swoim ciałem, tak naprawdę, aż poczujesz wszystkie mięśnie swojego ciała, tak żebyś poczuła samą siebie w swoim ciele. Czasami, ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz tego sprawę, ale ty nie czujesz swojej ręki. Dopiero jak dotkniesz swoją ręką czegoś innego, to dopiero w tym momencie czujesz właśnie swoją rękę. Więc chodzi mi teraz o taki efekt, żebyś ty mogła poczuć swoją rękę, żebyś mogła poczuć swoją kratkę piersiową, swój tyłek, swoje nogi, żebyś mogła poczuć całą siebie. Poruszaj tak swoim ciałem, żebyś mogła naprawdę samą, całą siebie w tej chwili poczuć, całe swoje ciało. Jeśli już poczułaś swoje ciało, to spróbuj zrobić tak. Pomyśl sobie, utknęłam. I spróbuj znaleźć powód. Spróbuj dowieść, gdzie to utknięcie w tobie jest. I jak zlokalizujesz to dotknięcie, to utknięcie, to weź głęboki oddech. Weź głęboki oddech i spróbuj to wszystko rozpuścić swoim własnym oddechem. To całe poczucie utknięcia w jakiejś przestrzeni, spróbuj to rozpuścić oddechem. I wyobraź sobie, że naprawdę to wszystko się rozpuszcza. Być może przybiera kolorowe barwy. I wyobraź sobie teraz, że jesteś zupełnie elastyczna. Poruszaj teraz swoim ciałem w taki sposób, jakbyś była wodą, przepływającą wodą, dokładnie tak, że całe twoje ciało jest lekkie, jest elastyczne, jest nie ma żadnego miejsca, w którym ty utknęłaś. Przez całe twoje ciało przepływa jakaś niezwykła energia, która po prostu z tobą jest. Jest w tobie. Poruszaj tą energią, poruszaj swoim ciałem i powiedz: jestem wolna. I poczuj tę wolność. Poczuj, że nie ma tam nic, co ciebie blokuje. Spróbuj naprawdę poczuć całe ciało, każdą jego część, dolną część, górną część, środkową część swojego ciała, nadgarstki, kostki, stopy. Daj sobie naprawdę prawo do tego, żeby czuć w całości całe twoje ciało. I ten giętki efekt poruszania twojego ciała. Żebyś poczuła tę sprężystość twojego ciała. Taką sprężystość, która daje ci absolutną wolność, sprawczość.
I na sam koniec powiedz sobie: jest dobrze. Jest dobrze i weź głęboki oddech. Weź głęboki oddech i staraj się wypełnić całą siebie właśnie tym oddechem, mówiąc: jest dobrze. Jest dobrze. I wypełnij całą siebie, spróbuj to poczuć. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Wypełnij całe swoje ciało. Jest dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejsza nasza rozmowa przyniosła Ci jakieś nowe myśli, jakieś nowe doświadczenie, odkryła, pomogła coś odkryć, pomogła coś zauważyć, na coś zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że jest Ci z tym dobrze, z tym uczuciem i że wchłonęłaś naprawdę doświadczenie, że jest dobrze. Dlaczego jest dobrze? Jest dobrze, bo jesteś w procesie. Jest dobrze. Życie człowieka nie kończy się w momencie, kiedy wszystko ci się poukłada. Życie człowieka jest zawsze zbiorem wyzwań, które przed nami stają. I my, podchodząc do tych wyzwań, podchodzimy jednocześnie do procesu. Zatem jest dobrze, jesteś w procesie, masz możliwość być w procesie. Jest dobrze, masz możliwość dokonania zmian, modyfikacji. Jest dobrze. Masz siłę sprawczą. Jest dobrze. Masz ciało, którym dysponujesz. Na tyle, na ile możesz nim dysponować. Czujesz je. Jest dobrze. Uświadomiłaś sobie coś. Jest dobrze. Odkryłaś coś dzisiaj. Jest dobrze. Życzę Ci takiego poczucia, że jest dobrze. Codziennie. A szczególnie w tych momentach, kiedy jest ciężko. To nawet jeżeli jest ciężko, to i tak jest dobrze. To i tak jest dobrze. To i tak jest po prostu dobrze. Dobrze to nie znaczy łatwo. Jest dobrze. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Ci przypominania sobie tego, że jest dobrze. Życzę Ci tego, żebyś co jakiś czas weryfikowała swoje blokady, weryfikowała to poczucie utknięcia w życiu i próbowała je zlokalizować nie na zewnątrz, ale w sobie. Bo to jest możliwe i pamiętaj, że jeśli zajmujemy się tym, na co mamy wpływ, to no to mamy wpływ. Jeśli zajmujemy się tym, na co mamy wpływ, to możemy coś z tym zrobić. Jeśli zajmujemy się czymś, na co nie mamy wpływu, no to trudno jest nam coś z tym zrobić, bo nie mamy na to wpływu. Więc my zajmujemy się tym, na co mamy wpływ. I dlatego jest dobrze, bo my mamy wpływ. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Ci owocnego dnia. I życzę Ci tego, żebyś cały czas pamiętała, że jest dobrze. Jeśli to dzisiejsze nagranie, ta dzisiejsza pogadanka dała Ci coś dobrego, jeśli czujesz, że warto jest się nią podzielić, udostępnij ją dalej. Jeśli czujesz, że
Chcesz coś napisać, chcesz to skomentować? Proszę cię, zrób to, bądź odważna. Skomentuj. Życzę ci wszystkiego dobrego. Życzę ci z całego serca wszystkiego dobrego. Życzę ci odwagi, elastyczności i tego, żeby wszelkie blokady opuszczały, sukcesywnie oddalały się od ciebie. Zapraszam cię do kolejnych nagrań, zapraszam cię do przeszłych nagrań, które już od dawna są na tym kanale. Zapraszam cię do zasubskrybowania, pozostawienia komentarza, udostępnienia dalej tego nagrania, jak również innych nagrań. Dziękuję za to, że byłaś dzisiaj ze mną. Dziękuję za wszelkie dobre słowo, za wszelkie komentarze, za wszelkie udostępnienia i zapraszam cię do kolejnego odcinka tutaj na tym kanale. Wszystkiego dobrego. Studentka dramaterapii Londyn. Ja nazywam się Monika Burzykowska. Pozdrawiam.